Witam Państwa serdecznie w kuchni mamy Oli. Dzisiaj chciałabym Państwu wskazać, w jaki sposób się robi dobre, domowe naleśniki. Mam przygotowane już tutaj w misce do wymieszania mąkę. Użyłam dwie szklanki białej mąki i jedną szklankę mąki pełnoziarnistej. Mogą użyć Państwo tylko białą mąkę. Szczyptę soli, jedno całe jajko i dwa białka, ponieważ żółtka będę używać do zrobienia sera. Mam przygotowany tutaj już twaróg, ponieważ naleśniki będą z serem na słodko. Twaróg też własnej domowej roboty, gdzie indziej jest przepis na innym YouTube. Od trochę z pół szklanki cukru, do smaku będziemy próbować, koniec języka za przewodnika. Po prostu ser czasami jest kwaśniejszy troszeczkę, bardziej słodki, więc różna ilość cukru i odrobina wanilii i to wszystko wymieszamy. Ja tutaj dodałam oczywiście mleko do tej konsystencji mąki i jajek. Mogą Państwo użyć wodę samą. Ja mieszam pół na pół mniej więcej mleko z wodą. Najpierw samo mleko, aż konsystencja będzie jednolita, w małej ilości mleka, aby się dobrze nam ciasto rozrobiło, a później rozcieńczam je wodą. Nasze ciasto, konsystencja jest gotowa. Jest leista, ale gęstawa, nie jest zbyt rzadka, aby naleśniki nam dobrze wyszły. Mam przygotowane tutaj nawet dwie patelnie, bo by było szybciej. I daję odrobinę tłuszczu na patelnię. I żeby to się równo rozeszło, pomagam sobie ręcznikiem papierowym, ponieważ naleśniki nie lubią zbyt dużo tłuszczu. Więc one chcą tylko, aby ta patelnia była lekko tłusta. Ponieważ na tej patelni mamy za dużo, troszeczkę ją zgarnę i ten tłuszcz wsiąknie w papier. Tak, przygotowana patelnia jest gotowa. Sprawdzamy ciepłotę, aby rzeczywiście czuć było, że ręką nie dotykamy, ale jeżeli ręka nad patelnią i oczywiście czuję, że jest gorąco, będziemy można nalewać. Czekając na nasze patelnie, mam przygotowany twaróg z cukrem i żółtkami. I będziemy to mieszać. Ja to siekam nożem. Noż jest według mnie najlepszy do wymieszania na... Jeden naleśnik już tam się smaży. Bierzemy pełną łyżkę naszego ciasta. I sprawnym ruchem, jednym ruchem wylewamy. Aby nasza patelnia cała się pokryła cieniusieńką warstwą. Naleśnik już jest prawie dobrze upieczony. Zaczyna mieć brzegi takie zakręcone do środka, więc go delikatnie podbieramy łopatką i na drugą stronę przekręcamy. Na drugiej stronie smaży się ze 3-4 sekundy i przekładamy go teraz na atak. Już jest gotowy do zdjęcia i odwracamy go. Ma swoje takie pieprzyki, jak gdyby jest gotowy. Za chwileczkę będę miała drugi. Jeżeli mamy dwie patelnie, jest to dużo szybciej. Można na zmianę wylewać i czas nasz się skraca o połowę. Mam przygotowaną moją masę serową. Wyszło mi około 20 naleśników z tej porcji, którą miałam. I w tej chwili wybieram dobrą łyżkę stołową naszej masy serowej i rozsmarowuję. Wszystko jest bardzo proste. Niezbyt grubą warstwą rozsmarowujemy. Jeżeli jest troszeczkę za mało sera, dodajemy więcej. Ważne jest to, że pokrywamy naleśnik w ilości około 3/4 naleśnika. Nie dociągamy do końców, a przede wszystkim zostawiamy jeden brzeg z jednej strony, do którego będziemy zawijać. I normalnie rolujemy, aby nam nic nie uciekło po drodze, dlatego zostawiamy ostatnią warstwę pustą. I tak przygotowujemy naleśniki po kolei i będziemy je jeszcze obsmażać na maśle.
Podsmażamy je teraz na maśle, aby na taki jasny, złoty kolor, aby też i ser zrobił się taki sernikowaty. Wyglądają nasze usmażone naleśniki. Ja przygotowałam tutaj bitą śmietanę, troszeczkę ją podbiłam, także mam zmielone, można powiedzieć zmiksowane truskawki z cukrem. I teraz będę dodawać troszeczkę śmietany. Truskawki, które niestety są troszeczkę zamrożone, więc to są tak jak naleśniki z lodowymi truskawkami w zimie. Mamy trochę lata. Życzę Państwu smacznego.